Zastanawiasz się, w jaki sposób podejść do tematu komunikacji na LinkedInie? Właśnie o tym będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków. Adrian Gamoń to strateg marki, który od wielu lat y, zajmuje się właśnie komunikacją na LinkedInie, ale też ogólnie komunikacją marketingową, więc jego perspektywa jest nieco szersza niż tylko sam portal na LinkedInie i właśnie dlatego postanowiłem z nim porozmawiać w tym temacie. Zaczynamy! Cześć Adrian. Cześć Dawid. Słuchaj, na wstępie mam pytanie: Jako, że będziemy rozmawiać o komunikacji na LinkedInie, to mam pytanie, czy w ogóle warto publikować na LinkedInie? Bo jest to kupa roboty. Handlowcy, jak o tym słyszą, to się łapią za głowę. O Boże, ile będzie mnie to kosztować czasu? Jest też podejście takie, że LinkedIn jest spoko pod kątem, nie wiem, prospectingu, tak zwanego social sellingu, czy innych takich, czyli warto wysyłać wiadomości, a być może postów to nie warto publikować, bo to jest kupa czasu, a i tak tego nikt nie zobaczy. Więc pytanie moje jest takie czy warto publikować te posty i od czego to oczywiście zależy. Okej, okay, bo to oczywiście zależy. Dzięki za to pytanie. To jest dobre, ważne pytanie, a zarazem się ze sobą dużo różnych e, takich wątków, które warto poruszyć. Przede wszystkim warto, warto publikować posty, i to jest, to jest taka, można powiedzieć, oczywista rzecz, ale, ale same publikacja postów, może ja powiem, co, co, co to jest publikacja postów? Ja lubię porównywać publikację postów do takiego jakby opowiadania pewnej historii pewnej grupie ludzi. I kiedy takim handlowcom i innym użytkownikom powiemy Linkedina, że słuchajcie post, to jest tak, jakbyście poszli gdzieś na forum i, i opowiedzieli pewnej grupie osób, zebrali, zebrali wokół siebie taki krąg i te osoby was słuchały i wysłuchały waszej opowieści. To jest coś takiego analogicznego i to wymaga też jakiegoś przygotowania, czasu i tak dalej, ale efekt jest większy, bo to jest grupa osób. A co jakbyście chcieli opowiedzieć każdej osobie z osobna tą samą historię, ile wam by, by czasu to zajęło? Więc je, kiedy publikujecie post. I ten post, powiedzmy, no, wymaga przygotowania godziny, może nawet dłużej, może nawet krócej. Też, to zależy, jak się wyrobi, jaki ma temat i jakoś sobie przemyślał sprawę. Ale jeżeli, jeżeli ten post przeczyta 500 osób, może 1000 osób, no to jest gra warta świeczki. Ile czasu byśmy potrzebowali, żeby opowiedzieć tą historię 1000 osobom? Więc, więc tutaj, już to, to, jest, to jest ten wspaniały efekt publikacji postów, który nam może zaoszczędzić czasu. No i też, jeszcze druga bardzo ważna rzecz w kwestii publikacji postów. Jest to nieinwazyjna kwestia komunikacji. Jest to nieinwazyjne, ponieważ tutaj odbiorca sobie może zdecydować, czy on wejdzie z nami w interakcję, czy też nie. Bo co innego jest, kiedy wysyłamy prywatną wiadomość, tak? to już jednak trochę ingerujemy, już pewną, możemy przekroczyć pewną granicę. Kiedy szczególnie, jeżeli to jest jakaś informacja prohandlowa, prosprzedażowa i tak dalej. Tutaj już stawiamy kogoś w pewnej sytuacji, czy ja chcę w to wchodzić, czy też nie. A odbiorca, kiedy sobie przegląda feed, i to sobie widzi: o, w to chcę wejść, ten temat mnie interesuje. Ta, ta historia, ta marka, ta firma, ten produkt, ta usługa. Więc więc spoglądam na to, że publikacja postu po prostu skraca nam drogę, skraca nam dystans. Daje też przestrzeń czytelnikowi, odbiorcy, czy on chce wchodzić w to, czy nie. I też to, co jest jeszcze ważne, i pewnie specjalizujesz się w strategii, strategii marek, strategii komunikacji, wiesz, że bardzo ważne jest podtrzymanie tej świadomości marki. Tak, i budowanie, utrzymywanie tej świadomości marki dla, dla istnienia. I takie posty są pięknym narzędziem do tego, żeby przypominać się od czasu do czasu, hej, istnieje taki Dawid, hej, istnieje taki Adrian i robi takie, takie wspaniałe rzeczy. Um, i, I to jest bardzo ważne, tak naprawdę klucz komunikacji w social mediach to jest edukowanie naszych odbiorców tego, o tym, kim jesteśmy, co robimy, jakie sprawy załatwiamy, czy też nasze produkty, czy też nasza firma, tak, ale generalnie chodzi o to, żeby ciągle edukować, korzystać z tego i posty są świetnym do tego narzędziem. Narzędziem. Chociaż też nie, są inne rozwiązania też, pewnie sobie za chwilę o nich powiemy. Dobra, super. Ja się czuję przekonany pod, pod Twojej wypowiedzi. E, I teraz ja na swoim kanale dużo jakby mam odcinków o tym, jak podchodzić do planu komunikacji, do różnych tego typu rzeczy, ale jestem ciekaw, jak Ty do tego podchodzisz, jak też szkolisz, jakby, żeby w jakiś sposób do tego podchodzić, od czego zaczynać. Odnośnie w przypadku publikacji postów, to tutaj jest oczywiście kilka dróg. Jedna jest taka, że jeżeli ktoś nie, nie, nie ma takiego podejścia strategicznego, albo to jest jeszcze za duże wyzwanie na początek, to ja mówię, staraj się przede wszystkim opowiadać o tym, co robisz z swojej perspektywy. Oczywiście tutaj. Nie, nie wchodząc w jakieś detale, co dzisiaj zjadłem, ale, ale chodzi o to, żeby opowiadać właśnie, że, że jestem, przeczytałem jakąś ciekawą książkę, coś mnie zainspirowało w kwestii rozwoju produktu, usługi firmy, to, że jestem na jakiejś konferencji, to, że byłem na jakimś szkoleniu, nawet ta, takie rzeczy już są fajne, cenne i wartościowe. I to, co bym powiedział, że bardzo ważne jest czasami tak niektórzy traktują o nie, tam się chwalą, opowiadają o sobie nie jakie historie, ale z, dru z drugiej strony to jest ważne i cenne, żeby inni ludzie chcą o nas wiedzieć, jak już nas znają, chcą, być, chcą mieć, tą, być, mieć tą aktualizację na temat tego, naszej osoby i jeżeli to jest taki fundament, o czym opowiadać, to przede wszystkim o tym kim jesteśmy i co robimy. I opowiadać jakby tą rzeczywistość z naszej perspektywy, a oczywiście kolejny etap, kolejny poziom Działania takiego strategicznego, no to już jest dokładne rozeznanie, z kim się komunikujemy, z kim chcemy się komunikować, czyli określenie grupy docelowej, określenie kluczowego odbiorcy naszego na LinkedInie, czy tam, jeżeli komunikujemy się w innych miejscach, ale tutaj mówię o LinkedInie, zdefiniowanie sobie kluczowych segmentów grup docelowych, zdefiniowanie sobie głównych obszarów tych osób, kim te osoby są i czego potrzebują, jakich informacji, czego chcą się dowiedzieć o nas i. i przepracowanie tego, ok, ja to wiem, to mnie interesuje, to, to, to te osoby interesuje, to ja będę o tym pisał, tak żeby ten wspólny był mianownik, tak, czyli żebyśmy mogli połączyć, żeby to było zarazem dla mnie ok i dla tych osób, żeby to było ciekawe, to to jest taki drugi poziom, tak, kiedy już ktoś już zaczyna bardziej, bardziej zaawansowany myśleć o tym, jak się komunikować, a trzeci poziom bym powiedział to jeszcze wtedy, że, że ta osoba opracowała persony, opracowała takie jak tam chcemy nazywać buyer personę, profil idealnego klienta. Tutaj różne niuanse i różne historie są, czy tam pre-persony, różne typologie, ale ważne jest, żeby przede wszystkim spojrzeć z perspektywy klienta i fajnie sobie to dookreślić. Ja polecam to jednak mieć to spisane i połączyć to z cenami, jakie mamy. Tak? To jest już taki poziom, faktycznie działam, jestem sfokusowany, Wiem, że chcę dotrzeć do marketerów. Moja główna grupa docelowa marketerzy i oni mają takie problemy, takie bolączki, chcą być z takimi rzeczami. Ja będę o tym pisał. Bo to też zarazem jest ważne dla mnie i wiem, że dla nich będzie. I nie będę się rozpraszał na inne poboczne tematy. Chcę być kojarzony z tym tematem, z rozwiązaniami dla tej grupy docelowej. No to już jest pro poziom. Okej, okay, super. E, dobra, to teraz. Na ile znaczenie mają te rzeczy, o których my, o których ty wspomniałeś, czy, czyli jak dobrze napiszemy sam post, jaką będzie dostosowany, jaką będzie ciekawy jakby dla grupy docelowej, a na ile znaczenie mają jakieś takie magiczne rzeczy na LinkedInie, typu hashtagi, typu jakieś grupy wsparcia, które wiemy pewnie oboje i wiedzą też słuchacze, jak funkcjonują w przypadku, kiedy się pójdzie na jakieś szkolenie, no to wtedy się tam wrzuca na jakąś magiczną grupę post i ludzie to Tobie komentują i jest fajnie. I inne takie różne rzeczy, algorytmy, i tak dalej. Na ile to ma znaczenie, a na ile znaczenie ma to, jak ten post jest sam w sobie ciekawy, wartościowy dla, dla grup odbiorców? Ja, jak widzisz te proporcje? Hmm. To za, Zacznę od tego. To oczywiście zależy od wielu czynników. To chyba studenci ostatnio określili mnie, dali mi nawet e, taki pamiątkę na koniec studiów, e, że moja big idea, Adrian, twoja big idea to jest, to zależy. Także mm, tak. big idea w komunikacji. E, powiem tak, że e, wiele rzeczy wpływa na to, ale przede wszystkim tak, jak już tutaj sam wspomniałeś, że, e, że bardzo ważna jest sama treść w sobie. I już trochę też wspomniałem o tym wcześniej, że bardzo ważne jest, żeby ta treść była dopasowana do nas z jednej strony, żeby nam się potem chciało, i druga rzecz, żeby była dopasowana do naszej grupy docelowej. I jeszcze trzecia rzecz, żeby powiedział aktualna z trendami i potrzebami. Tak? Czyli, czyli też ważne z tym, że, że skoro ludzie dzisiaj mówić o sztucznej inteligencji, to jest ważny temat, ludzie chcą się z tym tematem oswoić, wiedzieć, odnaleźć, bo, bo on spowodował jakieś poczucie lęku mniejsze czy większe gdzieś tam. To znaczy, że, że jak my opowiadamy o tym i oswajamy się i oswajamy innych, to dajemy im jeszcze mocniejszą wartość, tak jak na przykład wykorzystać sztuczną inteligencję w planowaniu strategicznym tak sobie myślę, że tutaj jeśli chodzi o same, same posty bardzo ważne jest to jest dobór tych treści i to co bym powiedział, częsty błąd, nie tylko do naszej grupy docelowej, bo tutaj jesteśmy w mediach społecznościowych, ale bardzo ważne jest dobór przede wszystkim tych treści dla osób, które nas obserwują, które nas obserwują na LinkedInie, są z nami w kontakcie, czy to stronę firmową, czy to profil osobowy to jest kluczowe rozeznanie kto jest w naszej sieci kontaktów kto nas obserwuje, bo Algorytm ocenia naszą publikację, algorytm treści jest sztuczną inteligencją, już taką, która też już w zasadzie, jak, jak słyszałem, sami twórcy LinkedIna nie wiedzą do końca, jak ona działa, ponieważ już tutaj osiągnęła pewien poziom samo, samo pewnego rozwoju. Są pewne parametry, na które możemy wiedzieć mniej czy bardziej wpływać, ale, ale to już jest sztuczna inteligencja i coraz bardziej zaawansowana. Ta na Facebooku jeszcze bardziej, ale na LinkedInie już się zdążyła trochę nauczyć. I, I to, co jest kluczowego, jednak ta sztuczna inteligencja ocenia nasze publikacje przede wszystkim pod względem tego, jak reaguje nasza sieć kontaktów. Czy to jest dla nich ciekawe? I to jest jakby taki pierwszy sprawdzian dla naszej treści publikacji, to jest nasza grupa kontaktów. Jeżeli przejdziemy ten sprawdzian naszej grupy kontaktów, naszych obserwujących i oni powiedzą: O, fajnie, Adrian, fajnie napisałeś, damy ci lajka, like damy ci komentarz, przeczytamy Twój tekst do końca, spędzimy nad tym postępem dużo czasu, bo to algorytm, co może zmierzyć? Czas interakcji, ilość interakcji, ewentualnie jeszcze sentyment. I oczywiście to jest taka jeszcze trzecia zmiana: sentyment. Jeżeli w jakiś sposób ta nasza treść wywołuje pozytywne reakcje, emocje, tutaj słowa klucze mają znaczenie, to też nie jestem. Tutaj jest na 100% pewne, ale z tego co słyszałem właśnie, że ten sentyment też ma znaczenie, więc jeżeli powodujemy pozytywne emocje tą treścią, to też może się to przełożyć na, na większe zaangażowanie. Więc tak de facto przede wszystkim trzeba tworzyć fajne, ciekawe treści, nie muszą być zawsze merytoryczne, ale w jakiś sposób inspirujące, poruszające, w jakiś sposób to nie muszą być zawsze nowe odkrycia, ale mogą, może być fajny, ciekawe, inspirujący temat rozmowy, pytanie. Na pewno też warto pamiętać o tym, że jednak jest to algorytm i ocenia. I przede wszystkim pierwszym kryterium są nasi znajomi, tak podsumowując. I druga rzecz, co jest oceniane, to ilość interakcji, czas interakcji względem naszej publikacji, no i jaki sposób, jakie emocje powoduje ta nasza publikacja. Te rzeczy mają znaczenie. Niektórzy. Posługują się też, powstają na świecie i w Polsce są grupy tak zwanego wsparcia, gdzie ludzie razem sobie lajkują, komentują, bo najmocniejsze dla wybicia postu oczywiście są komentarze. One, one generują tak statystycznie największe zaangażowanie, mają największy wpływ na to, że nasz post zobaczy więcej osób, że algorytm go pozytywnie oceni. I są grupy, których ludzie wzajemnie sobie podbijają takie treści komentarzami. Nie jestem zwolennikiem tego i nie polecam, bo to jest trochę nieuczciwe, tak bym powiedział. Rozumiem, Wiesz, jak pracownicy firmy sobie wzajemnie będą się wspierać, tak? Czyli gdzieś tam jest, jest 20 pracowników aktywnych na LinkedInie, i tam jeden z nich rzuca post, i reszta OK, wesprzemy cię, to też może być OK, ale nawet na dłuższą metę też algorytm na to zareaguje zobaczy, że ciągle te same osoby lajkują i ten post zacznie też tracić. To nie jest tak, że algorytm też już się tego nauczył. Tak? I to też jest tak, że to też wsparcie grupy będzie, ale jeżeli będzie to ciągle przez te same osoby, też po jakimś czasie to wygaśnie. Najważniejsze jednak mimo wszystko jest stworzyć fajne, ciekawe treści, bo tylko czas pokazuje nam i rozwój algorytmów, że coraz mniej mamy, jak to się mówi, możliwości używania jakichś haków, technik specjalnych na to, żeby zdobywać większe zasięgi. A po prostu liczy się to, czy my coś ciekawego napiszemy i czy to faktycznie przykuwa uwagę innych osób na LinkedInie, czy też, tej, czy też inne osoby na to pozytywnie reagują. Mhm. Tutaj z tymi grupami wsparcia, to, to powiem ci, że mam kilku znajomych, to to raz, ale i sam korzystałem z takich grup wsparcia i obserwacją mam taką, że to jest spoko na start. Nie wiem, pierwsze dwa tygodnie, cztery tygodnie, jak zaczynamy publikować. Bo potem to tak jak mówisz, przestaje mieć sens, bo LinkedIn jakby widzi, co się dzieje. A dwa, jakby zakupujemy się cały czas w tym samym towarzystwie, więc też jakby to nie ma większego sensu biznesowo nawet. Ale jest fajne na start po to, żebyś wybić się trochę ze swoimi publikacjami, jak nie wiem, nie mamy dużej sieci i coś takiego. abstrahując od tego, czy to jest uczciwe, czy nie, to jakby każdy podda tam swojemu sumieniu. Ale myślę, że jako krótkoterminowa strategia, żeby ktoś te posty zaczął widzieć, to tak, ale to nie wiem, kwestia kilku publikacji tak puszczonych, a jak ktoś ciągle tak puszczono, to myślę, że to nie ma większego sensu. Ja podchodzę do tego, są różne drogi, także różne drogi do celu. I to te, też uważam, że tak przy okazji troszkę. A propos Linkedina. Na Linkedinie mamy też sporo spamu, mamy też sporo tak zwane link generation, ale ja też czasem nazywam spam generation. Czyli, czyli tego, że, że ktoś, kto chce łatwo, szybko pozyskać klientów, usłyszał jakąś ofertę jakiejś firmy, agencji, która mówi, wygenerujemy Ci 100 klientów w miesiąc, czy tam iluś zapytań ofertowych. No to ulega temu, no bo naturalne, logiczne jest, no kurde. Trzeba to spróbować. Na tym polega też biznes i marketing, że trzeba testować różne rozwiązania, ale jeszcze nie, nie do końca rozumiem, jak to działa. No, tak trochę jest, ale też też po, myślę, że tak z mojej obserwacji też znam przypadki osób, które mają fajne efekty, miały też efekty z działań takich, że faktycznie ustawiły bota, który rozsyłał wiadomości do setki osób. A są firmy, które poniosły porażkę i to taką wizerunkową i różnych tych, tych obszarach. Natomiast jakby myślę, że to jest takie zawsze działanie w przeciwieństwie do social sellingu, czyli taki lead generation zorientowany na taki spamming, rozsyłkę wiadomości albo nawet sekwencję wiadomości, może jednak długofalowo być niekorzystny. Czyli można powiedzieć, może dać lepszy efekt w krótkim, krótkim czasie, ale długofalowo może działać na niekorzyść. I może właśnie osłabić to i zmniejszyć skuteczność tego kanału dla danej marki w dłuższej perspektywie, dlatego, że po prostu zrazi do siebie ludzi i zrazi użytkowników, albo nawet dostaniemy bana czy różnego rodzaju tam gdzieś gdzieś, gdzieś blokady. Nie jestem zwolennikiem, żeby to jednak był social selling, czyli budowanie sprzedaży marki, wizerunku marki poprzez relacje, poprzez, poprzez kontakt, poprzez treści wartościowe. Czasami to wymaga więcej nakładu pracy, czasu, dłuższego, dłuższego procesu, ale przynosi efekty również. Także no, to, tak przekażę, to mi się rozgadałem. To, to mi się właśnie podoba w marketingu i sprzedaży, że jest takie jedno wielkie, to zależy. Bo ja na przykład od dwóch miesięcy testuję prospecting jako metodę pozyskiwania klientów, nie? Bo, bo skalowanie i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ty, ja, my jesteśmy bardziej tacy, wiesz, komunikacja, marketing i tak dalej, tędy droga, a prospecting, lead generation i tak dalej to plan B albo nawet C, jak się nie da już inaczej. Ale powiem ci, że jedno i drugie działa, tylko ten prospecting i, i to generowanie, jakby leadów, tak to nazwijmy. Trzeba, właśnie, ważne to, co powiedziałeś, trzeba robić tak, żeby nie zaszkodzić swojej marce. E, czyli raz, żeby baza kontaktów, do których będziemy to wysyłać, była prze, dobrze przekminiona, a dwa, żeby komunikacja, którą tam będziemy wysyłać, też była dobrze przemyślana. E, I żeby ta sekwencja może nie miała, nie wiem, ośmiu wiadomości, dopóki ten ktoś nie zareaguje, jakkolwiek. Tylko żeby była może bardziej przemyślana, zindywidualizowana. No, fajne to są tematy, powiem ci szczerze, nie. Tak, nie siedziałem tak. wcześniej w tym aż tak mocno, tak jak teraz, kiedy to jako firma testujemy, ale to też jest temat całkiem ciekawy i, i też tam jest dużo jakby w tym takiej zabawy komunikacyjnej, zabawy z grupą docelową. Chciałem chcę, chcę dodać jeszcze do tego prospektingu i też działania, że że właśnie tutaj często, jak bym powiedział, że za, za ten prospecting dobrze ktoś się bierze doświadczony. <grym> tak bym to określił, tak? Czyli ktoś zna medium, przerobił, rozumie, rozumie niuanse komunikacji, wie, co, wie, że bardzo ważne jest odrobienie tej lekcji, czyli dob dobór osób odpowiednich, szybka reakcja, jeżeli ktoś gdzieś tam zareaguje, że a nie tak, że do, na, na pierwszą wiadomość nie jestem zainteresowany, dostaję drugą wiadomość z automatu, no to, to już jest coś nie tak. tak? To trzeba, to takie rzeczy trzeba umieć reagować, a nawet szybkie odwrócenie, zareagowanie na niezadowolone, niezadowolonego odbiorcę w jakiś sposób może przynieść sprzedaż. Tak? To też tutaj, tutaj też można łatwo tego doprowadzić. Bardzo ważne jest, tak, jeżeli ktoś już próbuje, to mam taką wskazówkę, to niech zaraz za tym jednak stoi człowiek. Który jest w stanie reagować na, na reakcje klientów, na odbiorców, niech zaraz za tą pierwszą wiadomość już będzie człowiek, który będzie odpowiadał. To, to dużo może pomóc. To prawda. I to trochę też rozumie marketing, nie? bo są sprzedawcy, którzy są dobrzy w sprzedaży, ale w marketingu nie bardzo. I wtedy tak. oni nie kumają tych, tych rzeczy, o których my rozmawiamy. Dobra, to jeszcze jak jesteśmy przy, przy publikowaniu postów, chociaż trochę uciekliśmy, to pytanie też, które bardzo często słyszę, czyli jak często publikować, Panie Adrian? To ja dzisiaj chyba własnowo klucz będzie. To zależy od. To tak zależy. Wiesz. <laughs> jak często? Ja osobiście jestem zwolennikiem, i też zresztą sam ostatnio, w ostatnich dniach się przekonałem, żeby to nie była zbyt częsta publikacja, ona ma słabie zasięgi. Co znaczy częsta? To znaczy codziennie. Jestem zwol jestem zwolennikiem. Jeżeli ktoś nie ma pośpiechu, nie ma jakiegoś projektu sprzedażowego, czyli nie ma jakiegoś eventu, to jednak żeby to było dwa, trzy posty w tygodniu, to jest całkiem dobra liczba, taka zbalansowana, żeby te publikacje to były dwie, trzy w tygodniu, jedna na tydzień też jest OK, Jeżeli to jest jakaś systematyczna wartościowa treść, informacja, jeżeli nawet raz na dwa tygodnie będzie moim zdaniem, to też będzie OK. Więc to wszystko zależy też, co tam w tle nam się rozgrywa, jaki mamy cel, czy tam za niedługo odpalamy jakąś konferencję, webinar, czy jakiś produkt nowy odpalamy i chcemy troszkę przygotować ten temat, no to wiadomo, że im bliżej wydarzenia, tym częściej też ta częstotliwość nam będzie rosła, to bo też przygotowania przed, po i, 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 tak, i tak dalej, ale myślę, że takie dobre optimum to 2-3 posty w tygodniu. Moim zdaniem, też dobre optimum, jeśli chodzi o publikacje, to jest przede wszystkim wybadanie tego, jak ludzie reagują, patrzenie na to, bo czasami może być tak, że, że dwa, trzy posty w tygodniu to będzie za mało, także ludzie będą chcieli więcej. I też przede wszystkim zróżnicowanie tych treści. Ja taki przykład mi przychodzi z jednego z uczestników szkoleń, który wrzucał codziennie. Posty na temat swojej branży, swojego produktu, codziennie. I to jest, jakby codziennie na ten sam temat, trochę od różnych perspektyw, ale to jednak było trochę za dużo, bo to już wtedy się pojawia takie ciągle o tym samym, bo dla ludzi, dla niego to są niuanse, bo nie jest specjalistą, ekspertem, prawda, Wie, to jest klątwa wiedzy, tak, my, dla nas to są niuanse, ale dla kogoś widzi, o, o znowu o tych panelach, znowu o tych patel, panelach fotowoltaicznych, także yy, i trochę też, jeżeli to będzie natomiast trochę tej treści będzie przeplatane, trochę opowieści, dlatego też strategicznie warto poukładać sobie tę komunikację yy, i to też tutaj ułożyć sobie względem celów też, ale pewny jakiś koncept, koncept kreatywny mieć na tą komunikację, no to już tak bardziej pro, to, to warto sobie ułożyć też, żeby trochę opowiedzieć, tak na najbardziej bazowej perspektywie mówię, że żeby to była opowieść o tym, o firmie, produkcie związanym z naszą firmą, produktem, który jesteśmy, o naszej branży, w której ulokowani jesteśmy, na przykład pracujemy w dziale marketingu firmy, więc nasza firma wydała jakiś produkt, więc piszemy o nim, tak, ale drugi post w tygodniu to może być o tym, że Związany bardziej z naszą branżą, więc bardziej też komentujemy w branży marketingowej, tak? czyli nasza specjalizacja jakoś działu marketingu, a jak handlowiec, no to pisze coś bardziej o sprzedaży i procesach sprzedażowych. A trzeci post niech będzie troszkę bardziej takim, w ogóle troszkę poza tymi rzeczami, może być powiązany, ale trochę moja perspektywa, czyli na przykład trzeci post właśnie mija mi 5 lat pracy w tej firmie i coś tam jakieś podsumowuje, czyli bardziej o sobie. Bardziej o sobie, ale w kontekście też tym profesjonalnym, czyli takie trzy konteksty: firma, branża, ja. Tak bym to uporządkował i, i chciałbym Wam podpowiedzieć też, jak to najprościej można uporządkować, ale oczywiście można to jeszcze bardziej poukładać, ale to inna historia. No, to, to, to byśmy musieli tutaj zrobić z tego spotkania sześciogodzinny warsztat, tak. prawda? <laughs> eee, dobra. A powiedz mi teraz jeszcze, co z profilami firmowymi, bo do mnie czasem przychodzą firmy, które o zgrozo podchodzą na zasadzie takiej: No dobra, słyszeliśmy coś tam, że LinkedIn, no to naprzód na LinkedIn. I na profilu firmowym będziemy publikować trzy posty tygodniowo i będzie wszystko super. Eee... Jeszcze odpalmy reklamę, tak jak na Facebooku. Tak No właśnie, do... o to chciałem trochę zapytać, bo ja mam takie podejście z klientami przy Facebooku i Instagramie, że każdy post, który wrzucamy na Facebooka czy Instagrama, promujemy też płatnie. Albo prawie każdy. Po to, że, nie wiem, ktoś poświęca kupę czasu na to, żeby ten post przygotować. Bo zazwyczaj albo to jest ktoś na etacie, albo jakaś agencja wynajęta, my płacimy za to, żeby ten post był. I o ile... Nie jest to jakiś post, który będzie miał zasięgi organiczne, bo, bo są typy postów, które się fajnie niosą na tych platformach, a są typy postów, które my chcemy, żeby nasi klienci widzieli, ale one nie do końca są takie sexy, żeby leciały jakby organicznie. Nie? I ja przyjmuję taką strategię. Teraz pytanie jak na LinkedInie. Czy w ogóle jakby te profile firmowe mają sens? A jeśli tak, to, to kiedy? Jak do tego podejść? Temat rzeka. Zacznę od tego, że, że strony firmowe, oczywiście, że strony firmowe mają sens, także tylko teraz w jakiej skali, jak, jak je poważnie traktować, to znaczy jak bardzo dużą wagę do nich przypisywać, do biznesu. To też tutaj zależy mi powiedział od skali i specyfiki branży i przede wszystkim wielkości firmy. Jeżeli na przykład mamy firmę, która jest, składa się nie wiem, z 10 pracowników. I my chcemy za pomocą strony firmowej zwojować świat. Raczej bym powiedział: lepiej postawcie większą wagę na. Strona firmowa niech będzie, niech ona pełni rolę wizytówki, ale powstawcie większą rolę na, na, na profile jednak liderów, pracowników. Dlaczego? bo jednak te zasięgi osobowe są większe i tak na, na, na LinkedInie są fajne zasięgi organiczne w porównaniu z Facebookiem, czy to na profilach osobowych, czy to na firmowych, jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o te zasięgi, to pewnie wiesz, no dlatego też macie tą, 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 tą taktykę, no bo na Facebooku dzisiaj napracujemy się nad postem i po prostu jest, jest organiczny zasięg tak. znikomy, nawet jeżeli to jest bardzo fajna, dopracowana treść i wartościowa, ale po prostu, no niestety tak działa ten mechanizm. Na LinkedInie jeszcze wciąż jest całkiem fajnie w wielu aspektach, to tak bym podpowiedział, że na LinkedInie również bym stawiał jednak na, jeżeli mniejsza firma, zwykle mówię stawiajcie bardziej na ludzi, strona firmowa niech będzie, niech tam coś się wydarzy, niech tam czasem coś będzie repost pracownika na stronie firmowej, tak? niech, niech tam czasem też będzie jakaś fajna treść z perspektywy strony firmowej, albo niech ta treść potem będzie publikowana osobno przez pracowników. Nie repostowana, ale publikowana osobno, bo to ma większe znaczenie. Nie repostowanie, tylko, tylko publikowanie. To też to też jest dosyć wyraźne, że lepiej nie szerować się post, tylko opublikować jako własnych. Także to w przypadku firm polecam bardzo to, żeby jednak pracownicy dostali jakiś gotowy materiał, wkład, który mogą sobie przerobić po swojemu trochę, tak, zredagować. Kopiów, klej nie do końca, dobra rzecz, ale też rozumiem, bywa. Eee, także natomiast lepiej, jeżeli to będzie bardziej spersonalizowane, bo, bo ludzie nas, nas na nikt nie obserwują dla naszej perspektywy. Oni chcą znać perspektywę D D Dawida, oni chcą znać perspektywę Adriana i tak dalej, i, i różnych innych osób. I w przypadku stron firmowej, więc, więc polecam mieć tam stronę firmową, w zasadzie każdemu, żeby miał tę stronę firmową. I teraz jest kwestia wielkości firmy. Jeżeli firma już zatrudnia 200 pracowników, 300, tutaj ta strona już może mieć większe znaczenie, bo też te aktywności pracowników mogą z natury swojej rzeczy bardziej wesprzeć stronę firmową. A taka ciekawostka: tego na Facebooku nie ma, a na LinkedInie nie jest. Każdy pracownik firmy, jak doda jako miejsce pracy firmę, staje się jej obserwującym. Tak, czyli, czyli można powiedzieć, jedna z segmentów grupy docelowej strony firmowej na LinkedInie to są pracownicy, szczególnie w przypadku dużych firm. I to warto uwzględnić, myśleć o nich jak pracownicy, to nasza grupa docelowa naszych treści, postów na stronach firmowych. I tutaj też warto, warto ich pod tym względem uwzględniać. Też takim częstym błędem właśnie jest przenoszenie tej naszej tej praktyki z Facebooka na, na, na LinkedIna. O, tu załóżmy stronę, odpalmy kampanię. I Ząg, szczególnie w przypadku kampanii, to się okazuje, że jest drożej, że to nie do końca tak działa, że tutaj troszkę też te, te efekty mogą być inne i też ta, że na Facebooku mamy jakąś markę, a na nikt nie od nowa musimy budować świadomość tej marki, tak? I od razu jeszcze lid formularz generowania lidów od palmy, tak? Na dzień dobry niech zostawią nam adresy, bo, bo chcą już kupować od nas. Więc, więc częstym takim błędem jest właśnie podejście w kampaniach przy okazji, bo strona firmowa OK, że jest, ale w kampaniach reklamowych, a z drugiej strony błędem, a z drugiej strony oczekiwaniem członków zarządów albo firm jest, to są te lidy. Więc, więc błędem jest taki, że często uruchamia się kampanię na generowanie lidów, kiedy ledwo co firma wyszła na Linkedina na dzień dobry i od razu odpala kampanię płatną. Ja, ja bym chyba też tak na LinkedInie powiedział, że warto przemyśleć lejek, jeszcze bardziej na LinkedInie dopracować lejek sprzedażowy, lejek marketingowy, jeszcze bardziej dopracować te etapy, co mamy na pewnym etapie, co nam zbuduje świadomość marki, jaki content, tak, jaki tam lead magnet wygenerujemy i bardziej podejść do tego, że LinkedIn sam sobie jest bardziej świadomościowo angażujący niż generujący, przynajmniej jest to na firmowa generujący wprost leady i warto na pewno też sobie przyjąć, że kampania reklamowa też może składać się z dwóch trzech etapów, czyli najpierw zbieramy ludzi zainteresowanych, a potem remarketing, tak? Czyli najpierw generujemy zaangażowanie, uruchamiamy kampanię, na przykład na wygenerowanie lajków, komentarzy pod postem. I potem do tych osób, kilkaset osób zareagowało, no to do nich zróbmy remarketing, tak? albo te, te, tego typu sposoby, niż od razu lead generation, tak do wszystkich, którzy, którzy, yy, którzy właśnie tutaj yy, no jeszcze nie są gotowi. Oczywiście ja też realizując projekty, yy, czas od czasu realizuję jakieś kampanie, też mi się zdarza, no Adrianie, no już, już musimy, nie mamy wyjścia. No to staram się to zminimalizować, żeby poszło tak, żeby, żeby był efekt. Przy okazji kampanii reklamowych. Natomiast nie promowałbym wszystkich postów, raczej jestem zwolennikiem na LinkedInie, nie promowałbym wszystkich postów, raczej jestem zwolennikiem, żeby promować posty te, które faktycznie są dla nas biznesowo ważne, tak? czyli te, które, które mają kluczową rolę, ale to, co bym bardziej proponował na LinkedInie, to tworzyć osobne, jak się mówi, dark posty. Czyli ewentualnie albo tak przygotował post, żeby on mógł być potem reklamą, żeby przemyśleć, to przygotować dlaczego, bo to kosztuje więcej. Więc jak już wydajemy pieniądze, to wydajmy to solidniej. Algorytm reklam na Nikt nie ocenia jakość naszego postu. To ma duży, bardzo duży wpływ na naszą na cenę naszej reklamy. Więc jeżeli nasza reklama, nasz post, nasza reklama nie jest klikalny, nie jest fajny. To w systemie aukcyjnym musimy za to więcej zapłacić. Po prostu ma mniejsze szanse. To jest tak, czynnik, czynniki mają wpływ na cenę dwa: czyli reputacja naszej publikacji, czyli dotychczasowe efekty naszego konta, ocenę, lajki, komentarze pod naszym postem i, i tak dalej. Czyli ta reputacja, klikalność, razy stawka, którą daliśmy. Razy mhm. i razy. I to jest, to jest bardzo ważne, że razy, że mno, mnoży się. Skoro daliśmy na przykład 5 dolarów za klik. 5 dolarów. Tak? To jest normalna stawka na LinkedInie. Tak? Czyli gdzieś tam powiedzmy 30 zł wyjdzie za klik. E, e, no, także tak może być. E, i, I oczywiście tutaj można mieć i mniejsze stawki. Spokojnie i 5 zł za klik też da się, da się osiągnąć. Natomiast, jeżeli mamy taką stawkę, to wtedy no, trzeba to umieć dobrze to skalkulować. I, i dobrać te formaty, które nam się będą kalkulować, czyli faktycznie, że trafiamy do tych osób, które chcemy, żeby kliknęły, mamy dla nich wartość, żeby to było dla, dla tych osób. Czasami jak dopalimy jakiś post, jakiś fajny sukces firmy, zrobimy jakąś zasięgówkę świadomościową, czemu nie? To też, też, też fajna rzecz, ale to, co polecam przede wszystkim to, to pomyśleć mocniej, jeszcze przede wszystkim zadbać o to, że, że ta cena, na tą cenę ma wpływ reputacja jakość naszej treści i wart, warto o o nią zadbać. Warto o nią dopielęgnować, dopieścić. Parametry są niesamowite ustawień kampanii na LinkedInie, ale też kreacja. Często zapominamy o tej kreacji, jakości kreacji, bo ona ma duży wpływ na cenę, jaką przyjdzie nam na koniec zapłacić. Okej, okay, dobra, podpisuję się pod wszystkim, co powiedziałaś w tej długiej twojej odpowiedzi. To też zazwyczaj klientom, jakby polecam działanie profilami osobistymi, i też zazwyczaj znajdujemy tańsze, może nie tańsze, efektywniejsze sposoby pozyskania klienta niż przez reklamy na LinkedInie. Jeszcze. Eee, więc tak. Dobra, zacząłeś trochę mówić o tym, że ma duże znaczenie to, jak post będzie fajny, mówiąc kolokwialnie. Eee, teraz tak. Na LinkedInie jest trochę inaczej niż w innych social mediach, pod kątem np. wideo. W sensie wideo mam wrażenie i chyba takie są nawet informacje oficjalne od Linkedina. Nie są aż tak dobre pod kątem algorytmu, jak to nie wiem, jest tam w innych social mediach, które na wideo mocno stawiają i, i wszystko teraz idzie w te shorty i tak dalej. Czy przewidujesz, że to się zmieni na LinkedInie? Czy, czy w ogóle, nie wiem, olać to i tak dawać wideo? Jak ja, nie wiem, mam konto na YouTubie to sobie mogę wycinać te szarty i, i wstawiać na LinkedInie i, i się tym nie przejmować? Bo, bo widzę też po kilku, jakby i klientach, i znajomych, że rzeczywiście to wideo jakby zasięgowe jest słabsze niż, nie wiem, rzucanie posta z grafiką, albo z galerią, albo z jakimś PDF-em, albo w ogóle bez niczego. Powiem ci też, też mam takie mam wrażenie, że wideo ma, nie ma takiego dobrego, dobrego efektu. Ja myślę, że przede wszystkim, Dawid, jak masz wideo, to wrzucaj wideo. Także możesz czasem przetransformować. Wrzucałem, wiesz, ale rzeczywiście zasięgowo wyglądało to I... słabiej. Tylko mogło to wynikać, wiesz, z in miliona innych I, in, czynników. In, 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 innych rzeczy. Ja myślę, że. co. To, 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 Teraz się może przełamać. Przede wszystkim. Ja myślę, że to, przed, 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 algorytm, jak wspomniałem wcześniej, reaguje na to, jak reagują nasi odbiorcy. I nie patrzy na formaty. Tak, tak de facto hmm. nie patrzy na formaty. M może wideo mieć trochę gorszy przelicznik, bo tutaj akurat jeszcze dochodzi dodatkowa zmienna, to jest czas y, interakcji. Więc y, otworzenia wideo. I to też ma wpływ gdzieś tam do tej średniej oceny y, naszej treści, czy ona będzie przepychana przez algorytm dalej, czy też nie. Ale myślę, że tak, Wideo, jeżeli mamy wideo, warto w nie wchodzić i tak dobrze się sprawdzają, Trzeba, na pewno warto miksować formaty, czyli raz mamy wideo, raz post ze zdjęciem, innym razem PDF-a wrzucić, jeszcze innym razem post tekstowy, często osoby z firm, jak prowadzą szkolenia firmowe, e, się pytają, jak to, sama, sam tekst? Na stronie firmowej sam tekst, no, no bardzo dobry format. Warto warto mm. przetestować w ogóle, żeby opowiedzieć historię. Nie musicie robić grafiki macie mniej roboty, tak? Tylko trzeba dopracować tekst, żeby to był jakiś taki narracyjny, bardziej wątkowy, wątkowa opowieść. To się też może fajnie sprawdzać i sprawdza. Samo wideo myślę, że jednak też nie zniknie i będzie ważnym formatem, i wydaje mi się, że teraz coś się zmienia, co zauważam na LinkedInie. To coraz więcej treści Ala takich TikTokowych, tak? czyli TikTokowego formatu, który jest przerzucany wprost TikToka albo tak jest montowany podobnie w tym dynamicznym takim sensie. I być może ten format wideo może jednak bardziej angażować. Może tutaj, jakby wiesz, przerobić te materiały, shorty. W właśnie w formie jeszcze takiej bardziej jak rolkę zrobić tak jeszcze tutaj gdzieś użyć jakiejś takiej transformacji troszkę tej większej dynamiki montażowej i tych tych elementów to na, hmm. na LinkedIn jeszcze to się będzie sprawdzać sam LinkedIn jeszcze teraz zapo zapowiedział w ubiegłym roku format karuzeli wideo karuzeli zdjęć i karuzeli wideo czyli takiego że z automatu to jest taka mieszanka trochę Stories trochę postu gdzie, gdzie co, co kilkanaście sekund przerzuca nam się na kolejny slajd wideo albo w forum zdjęcia. Na każdym tym slajdzie jeszcze możemy dodać link do strony i różne takie tam stickery możemy dodać, To też jest fajne. Ale y, dziwię się właśnie, bo to już tak Nie. chyba z pół roku temu było ogłoszone. Na razie te tam wybrani to mieli gdzieś w październiku, w listopadzie ubiegłego roku. I dalej ten format nie jest powszechny. Nie wiem, coś chyba nie sprawdził, albo coś się nie przyjęło, albo dalej coś tam Microsoft przetwarza w swoich gdzieś tam procesorach, systemach, wewnętrznych kręgach. Czy ten format się przyjmie? Jest, ja jestem zadowolony, czekam na ten format. Tak samo e, w jakiś sposób e, były stories wprowadzone na Linkedina. Niestety nieudolnie były wprowadzone stories, stąd też Linkedin się z nich wycofał, ale myślę, że to też był fajny pomysł, żeby były te stories na, na, na Linkedinie. Wideo tak. polecam. Tak, Mamy, stukad. niech będzie, ale miksujmy. Także taka moja rekomendacja. Okej. Okay. Ja tak trochę o to zapytałem, bo jakiś czas temu widziałem na LinkedInie, nie pamiętam już u kogo, u jakiegoś eksperta od Linkedina taki on, te, te, takie rozpisane, że jak wstawiasz z PDF-em, to zasięg razy 1,8. Jak wstawiasz wideo, to razy 0,8. Jak z samą treścią, to razy 1. I widziałem jakieś takie coś. Ja tak spojrzałem na to i myślałem, kurde, skąd, jak i gdzie jest te tysiąc innych zmiennych, które na to wpływają. No to jest jakaś statystyka. Też, też jest, jest wielu specjalistów, którzy, o których usłyszycie te, takie wskazówki, typu właśnie, że wasz post musi mieć między 800 a 1200 znaków albo coś tam, bo wtedy to jest. To jest statystyka. I ona ma znaczenie tak, w jaki sposób? W danym momencie algorytmu, gdzieś ten algorytm jednak bardziej, średniostatystycznie wypada w przyrodzie, że te parametry się lepiej sprawdzają, i one mniej czy bardziej mają prawdę tak samo. Natomiast nie trzymajmy się nie kurczowo. To nie znaczy, że teraz musimy napisać dłuższego posta, jaki napisaliśmy i pasował nam krótki, to nie piszmy na siłę dłuższego, bo dłuższe będzie miał większy zasięg. Nie, bo znudzimy odbiorców. Jak będzie przegadany, będzie nużący, to dalej to nie osiągniemy dobrego efektu, tak? Więc przede wszystkim jak nam wyszedł dłuższy, to zostawmy dłuższy, tak? Ewentualnie, bo on też się dobrze ma się szans, szansę sprawdzić, tak? Jeżeli będzie ciekawy, to ludzie sobie też poczytają, to też takie ma znaczenie. Inna rzecz ma, ma znaczenie jeszcze, to w ogóle rozpoznawalność siła naszej marki. Jeżeli ktoś zaczyna na LinkedInie. Swoją przygodę i dopiero gdzieś tam startuje, wrzuca pierwsze posty. To też może być, z jednej strony, trochę mieć więcej punktów wynagrodzenia od Linkedina, na takie na zachęty na dzień dobry, ale, ale druga rzecz jest taka, że mimo wszystko ta osoba, jak napisze długi post na pół strony, czy tam, nie wiem, 2000 znaków, to ma raczej mniejsze szanse, że ten post będzie doceniony przez czytelników i, i finalnie algorytm. Dlaczego? No bo on jeszcze nie ma takiej wiarygodności i zaufania jak to, jak, jak na przykład jak Dawid, który pisze, także na LinkedInie czy tam, czy jeszcze jakaś inna osoba, która już działa, buduje markę od, od, od wielu lat i ma swoich odbiorców, czytelników. Tutaj, tutaj myślę że Artur Kurasiński jest dobrym przykładem takiego kogoś, kto wszedł na LinkedIna i bardzo szybko mu się udało fajne zasięgi zdobyć, no ale środowisko wiedziało, kim jest Kuraś, nie? Tak, tak, Ar Artur, Artur yy, tak, Artur w pewnym momencie yy, zaczął dynamicznie działać, działał od lat, to nie jest tak, że Artura nie było, ja tak też Przeanalizowałem sobie case, case Artura, mhm. działał od lat i gdzieś tam testował, publikował i tak, i tak dalej działo się, ale w pewnym momencie skorzystał też z pomocy specjalistów, też jakiś porad, wskazówek i też supportu i to, to, to co jest ważnego, że zaczął dynamicznie działać. Ale już to jakby świetnie odrobił lekcję. I to widać w tych publikacjach, postach, to są treści, na które reagują ludzie, które są podczytne, fajnie napisane i, 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 i tak dalej. Więc, więc tutaj widać też świetnie od, 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 odrobioną lekcję i od razu też identy, intensywność jest duża. Na przykład tak? właśnie tutaj, jak rozmawialiśmy, jak często publikować, to u Artura to jest jeden post dziennie. Przynajmniej tam swojego czasu było jeden, jeden post dziennie. I tylko powiem, sam jeden człowiek by tego nie dał rady zrobić. Także. Okej, okay, dobra. To, 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 to tak, to wiemy. Ja też chyba słyszałem, że strategia tam jest ta, kanion, czy to u Artura, czy u kogoś innego, że jakby obserwujemy po kilku godzinach, czy ten post zażarł, czy, czy, czyli czy zasięg jest spoko czy nie. Jak nie, to wrzucamy kolejne, bo, bo chyba na nikt nie jest tak, że, że jeden dziennie, żeby nie częściej, bo wtedy kanibalizujemy sobie zasięgi, jakby tak. Jest, tak, jest, coś jest, jest, jest coś takiego, też, też specy od LinkedIna przebadali to, czy jeżeli to jest kolejny post w ciągu dnia, to mniej więcej tam mówi się około 15% mniejszy może mieć zasięg niż ten pierwszy post. To jest ten pewien wpływ, ale też chcę, chcę, chcę wam powiedzieć, że jeżeli macie coś ciekawego, fajnego tu i teraz, że ten Biden przyjechał do Polski, jak to się mówi, tak? I on teraz jest i mówi, teraz coś powiedział. To publikujmy to teraz, ażeby to był trzeci post w ciągu dnia, a nie jutro. Okej, okay, tak. To, to chodzi to, o to, że to, to ma być żywe. Pełna żyw. zgoda. Tak, no, pełna zgoda. Tak, wtedy ten post lepiej wyjdzie, będzie taki bardziej z serducha i, i większa szansa, że on pójdzie. Dobra, pogadaliśmy trochę o wideo to zmierzając już powoli do końca mam pytanie, jakie jeszcze trendy przewidujesz, nie wiem, na ten rok, na przyszły, w którą stronę to pójdzie? Ja, myśl, ja, ja myślę, że tutaj te, na ten moment takim ważnym wyzwaniem yy, też dla użytkowników LinkedIna, ale też z tych czasów, to jest taka pozytywnie nazywając to eufeministycznie humanizacja B2B. <grytanie> Także. Chociaż niektórzy powiedzą inaczej, że trochę infantylizacja B2B albo w ogóle komunikacji na LinkedInie. Jedną z takich, takich zmian jest, że, że faktycznie ten marketing B2B się zmienia. On, przy, jakby w tym sensie, zaczyna przypominać trochę marketing B2C. Dalej te procesy są złożone, decyzyjne i tak dalej, ale coraz bardziej widać, że, że te emocje i relacje. One są coraz bardziej widoczne i coraz oficjalniej mogą, oficjalnie, bo one miały znaczenie wcześniej, tak? Tylko teraz już oficjalnie, już nawet na nie mogą być pokazywane i mogą mieć wpływ na procesy sprzedażowe, biznesowe. I też te treści, tak jak już wspomniałem, rodzaje formatu wideo, bardziej przypominające TikToki, również na LinkedInie coraz chętniej, łatwiej są przyjmowane. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, że nie wiem, komu się narodziło dziecko i wrzuca post na LinkedIna, bo to też oczywiście jest ważny moment w życiu i, i na pewno świetna historia do opowiedzenia Ja na pewno każdy chce dać serduszko pogratulować, ale jak, ja jeszcze wciąż czuję, że to nie jest. Linkedin może nie, bo przecież niektórzy już tak mają, że tylko używają Linkedina i wycięli się z Facebooka i innych mediów no i chcą w tym miejscu też traktować to, to medium jako swoje. Więc takim trendem jest, bym powiedział, humanizacja B2B albo trochę infantylizacja w ogóle globalna komunikacji, czyli okazuje się, że ci dorośli, poważni ludzie to też są ludzie, mają swoje emocje, czasami się zachowują jak dzieci i, i, też, i też to jest normalne. I też to widać coraz bardziej w tej komunikacji na LinkedInie, więc trochę musimy się z tym oswajać, trochę tego pilnować, trochę reagować, ee, trochę można być ignorować. Najlepszym sposobem w ogóle to jest zignorowanie, tak? czyli po prostu zignorowanie takiej publikacji, która czujemy, że nie do końca jest, to nie czytanie jej nawet, bo wiecie, jak czytacie posty, to doceniacie je, algorytm to wie, to jest najgorsze, hmm. że jak się wczytujemy post, nic nie klikniemy, przecież nikt nic nie widział, nic nie kliknęliśmy. Algorytm wie jednak, że przeczytaliście. Monitoruje to, bo on wie, że spędzamy ten czas nad, nad, tym, nad tym postem. Także to jeden z takich trendów. Tych, więcej trendów w moim raporcie można zobaczyć, też tam na końcu mojego raportu. Yy, yy, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że wydaję co roku taki raport yy, yy, na temat użytkowników i firm na LinkedInie w Polsce. Yy, wydałem pod koniec stycznia kolejną edycję i tak co roku. Planuję ten, ten raport wydawać, i tam też na końcu zrobiłem takie zestawienie takich trendów. To jedna z, z innych to jest humanizacja, ale to, co bym powiedział, jeszcze trend na bycie twórcą i takim, można powiedzieć, specjalistą. Ja widzę, że. Po prostu na tym polskim nigdy nie mamy tylu pięknych specjalistów, twórców, twórczyń i w ogóle w tych branżach, i że te osoby mają świetnie zrobione profile, że naprawdę ciekawie piszą, super piszą, ładnie piszą. Także trochę ta konkurencja się też robi. Większa, ale też dobrze mnie cieszy, że akurat tutaj u nas nad Wisłą jest, tak, taka ta jakość rośnie i ona jest na globalnym światowym, ponadprzeciętnie globalnym poziomie, bym powiedział, także, więc tutaj to, to super wygląda. Na pewno też bardzo ważny jest kierunek pójście w kierunku reklam, więc Dawid te kampanie też coraz bardziej chyba coraz częściej na klienci się pytają o te kampanie taki mam ja mam takie wrażenie to prawda e, także bardzo, warto też, też rozwijać to narzędzie narzędzie LinkedIn też świetnie korzysta z tego narzędzia poznawać bo LinkedIn też bardzo je rozwija na pewno warto postawić oczywiście na programy ambasadorskie. Ca, cały czas jest to aktualne. To, to są takie, takie wyzwania dzisiejszych czasów na LinkedInie. To, co bym powiedział, jeszcze na budowanie swojej marki, twój, bycie twórcą, co mi takiego tutaj jeszcze. Coś mi umknęło, ale tam więcej tych rzeczy spisałem. Także te, te Ma, rzeczy Masz jakiś link do tego raportu? Tak, mam link do raportu. No to, to, drogi słuchaczu, znajdziesz w opisie w takim razie filmu. Dziękuję. Wrzucimy. Czy, czy chciałeś jeszcze jakiś trend dorzucić? Właśnie nie, chyba tak jeszcze? na ten moment mi do, do głowy przyszły, te, przyszły te, te kwestie, które dotyczą działań i rozwoju Linkedina. A jedna ważna rzecz. Tak, tak. Chcę jeszcze jedną rzecz dodać. Ja mam wrażenie w ogóle, jakby tak patrząc z takiej perspektywy szerokiej na LinkedIna, bo tak obserwuję go od lat i patrzę tych liczb i, i tak dalej. Osiem lat już prowadzę szkolenia z, 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 z tego tematu. I, I to, co jest, widzę, że LinkedIn jakby jest pewnym miejscem, które zmierza do tego, żeby zastąpić nam konferencje i targi. Czyli robi, idzie w kierunku marketplaceu B2B, czyli takiego Allegro B2B. Może tutaj za, za dużo powiedziane, więc, ale, ale chodzi o to, że trochę się rozwija w tym kierunku. Widziałeś, Dawidzie, że tam firmy mogą dodawa dodawać produkty na strony firmowe, tak? że gdzieś tam wyszukiwarka produktów jest również, że już możemy wyszukiwać produkty, te, tego typu rzeczy, że idzie trochę w tym kierunku takiego marketplaceu B2B, czyli usług zarazem freelancerów, specjalistów, takich jak my, ale też, też idzie w kierunku. W ogóle takiej ekspozycji zastąpienia nam trochę tych targów. Więc trochę tych targów mniej będzie offline'owych, a więcej rzeczy online'owych i LinkedIn do tego zmierza. Microsoft do tego zmierza, żeby trochę nam to zastąpić i to widać wyraźnie, jakbym miał porównać LinkedIna w ogóle, czym jest LinkedIn, do takimi, można powiedzieć, online, największymi na świecie targami wielobranżowymi, na których jest kilkaset milionów osób dzisiaj, teraz, jak tu rozmawiamy. Okej, okay. bardzo, bardzo ciekawe sformułowanie. No, trochę tak, trochę na tym też biznes do LinkedIna polega, nie? To propozycja ich wartości. Zazwyczaj na LinkedIna się idzie, jak się szuka klientów, nie? A nie, żeby coś tam pokazać, się uzewnętrzniać. To tylko zazwyczaj z potrzebą pozyskania klientów, więc no... Tak, to, to coś tak, coś I to re jest. Ja bym nawet opowiedział, jeżeli jeszcze mogę tutaj powiedzieć słówko, wyobraźcie sobie, że sobie wchodzicie na takie targi, tak? Czyli wchodzicie do tego budynku i ten budynek szyld LinkedIn jest te targi, gdzieś tam, niektórzy kupią bilet, żeby dostać jakieś tam premium wejściówkę, tak konto premium, niektórzy wejdą na podstawowym, na, bezpłatnym wejści, na bezpłatnej wejściówce. Spokojnie, większości osób wystarczy ta bezpłatna tutaj konto premium, to jak faktycznie ktoś tam przy okazji powiem rekrutuje i sprzedaje, to się na pewno przyda, ale, ale to co jest, wchodzimy na tego, do tego LinkedIna, do tej hali i nagle dostajemy ulotkę. Tak? Wyświetla nam się reklama w feedzie, tak? dostajemy ulotkę. Yy, yy, idziemy, tam są stoiska firm, czyli są strony firmowe, tak? czyli mamy różne firmy, różnych branż. Idziemy sobie do działu, nie wiem, branży yy, automoto, także no to idziemy sobie tam do tej gałęzi. Tam zaraz da, da, zaczepi nas jakiś na, na dzień dobry handlowiec. Dzień dobry, myślę, zaproszenie, czy jest Pan z czymś zainteresowany? Tak? Zaczepi nas handlowiec, ale okej, okay, spławimy go. Idziemy sobie dalej. Zignorujemy, czy tam gdzieś dam, o, spotkamy kogoś znajomego o, nawiążemy z nim kontakt, zagadamy, cześć, cześć, co u ciebie, potem sobie idziemy dalej, pójdziemy sobie do jakiejś salki, zobaczymy pod tą salką, że jest dyskusja na temat wykorzystania gdzieś tam, nie wiem, motoryzacja, a przemysł 4.0 i jest rozmowa na ten temat, o, to sobie posłuchamy chwilę, może jakieś webinarium, może jakiś e-book, PDF i idziemy sobie dalej, więc idziemy sobie takim spacerkiem i oczywiście czasem ktoś nas przeatakuje, Czasem zwrócimy uwagę, tam jakaś hostessa, czasem ktoś tam na cukierka, czasem ktoś będzie o życiu prywatnym opowiadał jakieś różne rzeczy, bo coś tam mu się wydarzyło i niekoniecznie to będzie dotyczyło tej branży czy te, tego. No tak, to w życiu jest. To tak samo na LinkedInie jest. Tak no, to hej, przyszedł. ale cukierków w wiadomościach to mi nikt nie wysyła, jak mi spawali. No nie, no nie. No, to, to, to jest ciekawe, to co opowiadasz. Jeszcze dołączając to jakby trend ze sztuczną inteligencją, to zastanawiam mnie jakby, czy aż tak bardzo pójdziemy w ten online, czy jednak pójdziemy w ten offline, bo ja jestem pe pełen nadziei, nawet jako introwertyk z natury, że jednak ten offline jakoś tam pozostanie, nie? Bo, bo, bo przez sam internet to jednak... No, jesteśmy zwierzętami stadnymi, jakby nie było, więc potrzebujemy się spotkać fizycznie. Ja myślę, tak, że, tak, że to tak. jest ważne i to jest cenne. Zresztą I, to widać po konferencjach, targach innych, takich po pandemii teraz, nie? Że, że jednak ludzie tam chętnie wracają. No ale już spotkania, konsultacje i tak dalej to, to wszystko na online i nikt przeciwko temu nie protestuje. Ja nawet mam usługę taką startową, warsztat strategiczny, to mi bardzo zależy, żeby to było stacjonarnie, a zauważyłem, że klientom bardzo zależy bardzo często, żeby to było online nie? i muszę się bić w drugą stronę. Tak jak się pandemią się słuchajcie, damy radę online, tak teraz słuchajcie, nie damy rady online. To są takie ciekawostki. Eee, dobra, Adrianie, czy chcesz coś jeszcze dorzucić na koniec, bo mi na kartce z pytaniami się pytania skończyły i myślę, że temat fajnie przerobiliśmy. O, także i to, co tutaj, jako, jako że spotkaliśmy się we dwójkę, jako dwóch strategów się spotkało, to warto też powiedzieć, że LinkedIn jest każdy, jak każdy inne narzędzie, do którego też warto podejść strategicznie, czyli, czyli trzeba korzystamy i planujemy używać tego narzędzia. I jeszcze go nie znamy, to na pewno warto na, najpierw pójść na jakiś taki rekonesans, sobie trochę, trochę zrobić rozeznanie, może jakieś szkolenie, może trochę sobie podczytać, ale potem przede wszystkim określić warto sobie cel. Po co tu jesteśmy? Czy my chcemy sprzedawać? Czy my chcemy budować wierzunek marki pracodawcy? Czy my chcemy rekrutować? To jest naszym priorytetem? Nie da się wszystkiego naraz realizować. Da się równolegle te rzeczy robić, ale coś musi być priorytetem i wokół tego budujemy komunikację. Druga rzecz, grupa docelowa. Z kim? To jest naszym tutaj odbiorcą, kogo tu znajdziemy, z kim się możemy tutaj poziomkować, pospotykać, pochodzić na spotkania, aftery i, i z kim będziemy tutaj mogli sobie porozmawiać, podyskutować. No i przede wszystkim trzecia rzecz budujmy z tymi wszystkimi osobami, które są dla nas istotne, dla naszego biznesu, rozwoju, relacje. Relacje, jak każde inne relacje. Po prostu to nie jest networking, równa się budowanie relacji, tak? więc, więc skupmy się na relacjach one są fundamentem biznesu. A tak, de facto, relacje i związane z nimi zaufanie. I tego Wam życzę, żebyście budowali jak najlepsze relacje na LinkedInie, dzięki LinkedInowi osiągali swoje i realizowali swoje cele. Także to tak na koniec. Super, piękna klamra. Tak, te, te, tego, to musiało się tu pojawić, że trzeba zacząć od celu, jak w każdej szanującej się strategii. No dobrze Adrianie, dzięki ci za dzisiejszą rozmowę, myślę, że dużo konkretów tutaj padło bardzo fajnych, więc dzięki ci za otwartość i transparentność i nie ściemnianie. I co, podlinkuję do, do twojego raportu, podlinkuję też oczywiście do twojego Linkedina, żeby tam też można cię znaleźć i dzięki ci. Dziękuję. razie pytań zawsze zapraszam do kontaktu na LinkedIn. <głos> <głos> Super. Dzięki. Dzięki za zaproszenie. Jeżeli ta rozmowa była dla Ciebie wartościowa, to zapraszam Cię oczywiście do subskrypcji kanału. Bo co tydzień wrzucam tutaj wartościowe wideo, na którym pokazuję, jak efektywnie działać w marketingu i sprzedaży. Jeden tydzień to rozmowa z gościem, drugi tydzień to moja pogawędka o tym, jak w strata to Robimy. Więc zapraszam Cię do subskrypcji, do udostępnienia być może tego materiału, do skomentowania, jeśli masz coś ciekawego do dorzucenia. I widzimy się w kolejnych odcinkach Strategicznych Piątków. Cześć!